Cześć wszystkim. Weronika i Grzesiek są dzisiaj w mieszkaniu. Będą się kąpać. Do 300. Słyszycie, jaka muzyka w tle? Idź Maciek, ten. Zaraz pójdziesz, weźmiesz może dwie zupki, to się zrobi. To chociaż, żeby sobie zjedli zupki. Albo jest strój się zamknięty. To tam powinny być dwie zupki wszystkie. I co? A ja poszukam wodki na śmieci, od razu to wyjmiam. No. Mamy dwie godziny, więc... No to dlatego właśnie chce się streszczać, nie? No nie, no nie, właśnie będziesz siedziała pod tym prysznicem się rośnimy. No. To się wyszorujesz. Godzinę mogę? No. Dobra, to godzinę będę siedziała. Maciek, te buty weź od razu, co oni tutaj mają. Tu masz ten. Dobra. Weronika. Co? Woda, jak chcesz, albo cukierka. Okej, okay, dobra. To zostaw ten worek. Powiedz ten worek do łazienki. A ty wziąłeś te buty? Tak, mam. To Maciek, może ty przytrzymaj kamerę, bo ja muszę i tak iść poszukać butów na tych. Dla Grześka. Dobra, to ja się zbijam. No. Dobrze, Grzesiu. Można zapalić? Nie, nie pan. Chłopie, jesteś u kogoś w domu, a nie. A tu masz schowę. Wodę wezmę i wrzucę. Dupa, żadne palenie. Na korytarzu nie. Na korytarzu też nie można palić, masz zakaz palenia. Co ty taki jesteś? Pali mi się. Nie myśl o tym. Cieszysz się, że będziesz czysty? Co? Cieszysz się, że będziesz czysty? Już ściągnij te rzeczy stąd. Ściągnij. No co jak ściągnij? Po co jesteś jak ubrany? Co? Wszystko do wyrzucenia? Tak, od A do Z. A w czym pojadę? Chłopie, ja nie wiem, czy ty masz zaniki pamięci, czy co. O, są. Oderwij jeden. No dobra. Nie. Czemu? Kurde. No. No jak masz coś pod spodem, czy nie? No tak. No to ściągaj. O kurwa. O kurwa. Do wora to od razu. Nie, najpierw kąpiel, później się ogolisz. Później? No. Buty ściągaj też. No to nie będę na bosaka chodził. Bo co? Po zimno. A ile to buty ściągnąć? Minutami. Daj ten worek na przedpokój. Chciałbyś takie mieszkanko? No ja. Fajne, co? Fajne, zajebiste, kurwa, bądź. No. Albo ścianeczka. Chcesz cukierka? No. Chcesz cukierka? Tu to sobie. Tobie, Grzesiek, damy taki ciemniejszy ręcznik. Coś mi się wydaje, że się nie domyjesz. Domyję się, tam cześć. Kurwa, nie miałem się obudzić. Budzisz się pod kościołem? Gdzie, kiedy? No nie wiem. A
pójdę na 13 albo na 18. Nie wiem. Ty to ranny ptaszek jesteś. Co? Mówię, ty to ranny ptaszek jesteś. No. Skoro ci idę, obudził i... A nie co mi się... Weź te krzesło, siądź tam. Lepsze światło godzie. Nie chciałbym mówić, bo zimno tu wiesz. Nie co mi się iść. Kurwa, minus mi spadnie. Co ty tak mruczysz znowu? I te wszystkie rzeczy, które macie tam, z którymi macie styczność i w których chodziłeś, masz wyrzucić. Wyrzucić tam, oczywiście. No. Tam kołdę też musiałem wyjebać, nie wiem, no. Jak będę spał. Ogarniemy coś. Jeszcze może dzisiaj nawet. No, ale... Co to wiesz? Napalcie sobie w piecu, tak żeby było dobrze. No, musiałeś to no. No teraz wiesz, nie macie czystych rzeczy. No. Znaczy macie czyste rzeczy, ale nie będzie was mam aż tak ciepło, nie? Mhm. No. Jak dla mnie będzie tak ciepło, mówisz? No jak, trzy bluzy mieć na sobie, nie? No. No a teraz nie będziesz miał trzech bluz. A ile? No nie wiem, ile gowerka wziął. No to nie wiem, co to tam ja nic nie wygłupia. No, a ja ci mówiłem wczoraj, żebyś sobie przyszykował i co? Jakby werka nie wzięła, to byś nago wracał. No, nago. Tak to już gdzieś tam, nie ma nic. Widzisz, ty masz już tak w głowie, że myślisz, że ona jest czysta. Ale ja dobrze wiem, że coś tam skacze w niej, wiesz o co chodzi. Tak. Nie ma takiej opcji. To sprawdzam bezczelnie. I zmieniam. To czemu się trafisz? No bo te stróbki, co to rozdrapałem z tego, bo się goją, wiesz? No, ale skądś musiał być, nie? To nie jest tak, że to... No, dana, no, to nie jest tak, że ty sobie ściągniesz... To nie jest tak, że ty sobie ściągniesz... Czekaj chwilę. Tu tak sapiesz. Poza? Nie dałem, później. Masz kurtkę taką? Fajną? Jedną na drugą, nie? Kurę do czesików. No. Masz jeszcze jedną? A tu masz buty? Masz opakować? Będą. Masz długie, takie zimowe typowe. Nie. Dobra, chcesz kawę albo herbaty? No, kawkę jedną, tak? Dobra, a wiem, że więcej coś chyba przynieść gąbkę, ty. Widzisz? No. Tomasz, chcesz? Nie, nie chcę. Może pij. Kawę każdą. Spójrzmy na herbatę zrobię. Co Grzesiek? Dobrze. Tak? Mhm. Grzesiek mówi, że zostajesz w tej bluzie. Nie. No zostajesz. No ważne. Chyba. Ale po to ci przyniosłem nową, żebyś mnie nie został. Nie mieć. I co? Co? Wyszorujesz się? Hmm? Wyszorujesz się? No tak, ja tam szoruje? Weź jej Grzesiek, zanieś to do tej paznokci chociaż. Ja nie będę. Po co się śpisze, nie? Werka? No? Trzymaj. No dobra. Po co mi ta gąbka? Do paznokci. Do paznokci. Widziałeś? Co? Chula. Co? Baba chłop. No kurwa. Kurwa, nie wody, to jest sok. Aha, ten. To ty teraz byś poszedł. Nie wolno, Robek. Dobra, już odpuszczę te zupki, chłopie. Tu nie wolno zapalić, nie? To i chociaż byś przyjął z tego. Co? Chleba i szczynki mam w chuj, wszystkie oto skanapki zjedzą. Przysiedli się na no, a tam bułkę będzie inny na szybko. Później się zje, nie wiem. Wrzuciłeś to wszystko? Żeby się dobrze przerobali. Tam, nie, tam dało. Odsuń te za aluzję trochę. To tu wyjaśnię było. Czasem się drapać. Muszę, bo mi stęgi. To brud stęgi, wiesz, a nie. No ty masz świeże rany na głowie.
Mam? Świeże masz rany na głowie. Co ty gadasz? No. No musiałem się zadrapać. Jak? W 50 miejscach? O, wiem to w 50. Ile mam ran? Coś nie słyszę tej wody tam. Za no dużo. Przecież. Tak? A no tak, bo to na. To jest ten. No to dobrze. Był barier to. No zrób ten kawy. Wodę stawiłem w ogóle? Chuję, nie stawiłem dalej. Więcej, ja sobie zrobię herbatę. Kawkę nie pij. Patrz tam, Grzesiek do pokoju. Co? Na chwilę. Tam jest woda, cukierek, chcę zjeść coś. Zobacz, czy łóżko wygodne. Dużo będzie mi rzucać. O, nawet, no. Fajne to? Kiedyś tu mój sąsiad mieszkał. Kiedyś tu mój sąsiad mieszkał, który już nie żyje. Bo był alkoholikiem i ten. Gaz cały czas odkręcał. Co zrobił? Gaz odkręcał cały czas, bo zapominał. I go wyrzucili stąd, przeprowadził się ten i umarł. Kurwa. Zdorowa. Bo z domu sobie parę. Taki domek by ci się sprzydał, co? No ba. Chłopie rano byś wstał, telewizor włączył. Do pracy. O. Po pracy, chłopie. Nie tu masz telewizory. Nie ma, ale przyniosłoby się. Grzesiek, wiesz o co chodzi. Zawarki. Ale się tu pewnie rzeczy dzieją, co? A co tak się dzieje? Boisz się czegoś? Co? Coś tak nie swoje jesteś? No, no uda się. Bo w mieszkaniu coś się źle czuje. No. Chłopie, przestań. Nie umiesz chwilę wytrzymać? Uda. Ciekawe jak się Weronika zaszoruje. Nie, normalnie. Zadła, siadła tam i tyle. A wy trafisz stąd jak chcesz, żeby iść do domu? Co? Trafisz stąd. Tu jest kościół zaraz. My musimy jechać obejrzeć robotę. Nie wiesz gdzie jesteś? Nie wiem, na tej. Po Koflanda, jak chcesz się. No. Pojedziecie sobie? Ja mam tam jakieś. Okay. Dam wam jakieś pieniądze, sobie pójdziecie od razu do sklepu po drodze. Mhm. No wyjdziemy na dwór, to ci pokażę. A wiem gdzie jesteśmy. No, tutaj na rondzie. Tu masz tory zaraz, tam no, za tym. Tu jest Biedronka, a idziesz tam, w tamtą stronę. Tamtą, no. Przechodzisz, że jesteś koło Nocnego, później Kaufland i jesteś na miejscu. No, tramwajem sobie pojedziemy tam. A po tramwaju, no. A z buta byś miał, kurde, kawałek, ale tramwajem też można. Co? Mówię, z buta też byś miał kawałeczek, ale... Perka. I to się nie chce robić. No. Zasypę te kawy. Już? Trzeba zasypać. Najpierw. Aha. Jaką chcesz? Taką? To jest zwykła, pewnie to jest rozpuszczalna. Nie, zwykłą. Weroniki, zrób to. Weronika, co pijesz, kawę czy herbatę? A jest, zrób herbatę. Chcesz Maciek tej herbaty? Tam zrobię już ja. Tam zrobię już ja. Co ja tutaj zrobię? No i tak, do takiego stanu musisz doprowadzić tamto mieszkanie wasze, co będzie. Bo musisz być tak czysto jak tu. Ile sobie? Dwie i ciut. Mogliśmy wziąć Maciek ten.
Mogliśmy wziąć pranie i wybrać masz pytanie. Ale to tak nie działa. No? Bo to nie schodzi. No, ale te pranie, które tam wiesz, przyniesie widzowie. Aha. Przepraszam. Żeby mieli ten, ale znowu jakby wzięli to tam i powiesili u siebie, to by im zamarzło. Rano stali, a tego robiły w kostkę i... Ile ten czajnik się gotuje? Dziwny w ogóle, co? Co Grzesiek? Co? Podnieś te żaluzje, Grzesiek, do góry, bo on nie podniósł, ale nie podniósł ich do góry. Ciemno jest. No przesuwaj po prostu, one się same podnoszą do góry. Chyba nie zapomniałeś nawyków jeszcze. Ciekawe, czy on sobie tak, wiesz, poradził z domu, co? Jak myślisz? Nie. Na początku pewnie byłoby gorzej, ale jakby się ogarnął, to myślę też, że on by się bardziej nadał do domu niż ta Weronika. Moim zdaniem, ale nie wiem. Weronika, a nie Monika. A dokładnie to Berenika. Weronika, Bernika. Wszyscy piszą Bernika. No. Jak Berlinki, chłopie. Ja bym się poradził, bo matką żoną. Nie ma problemu, sprzątką, przebokałą. Weź jej, wrzuć ten. Wrzuć jej ten worek do kibla, niech wrzuci te skarpetki i majtki, bo ja nie... Ona ma tam worek. Tak? No. Bo ja nie chcę na to patrzeć. Ja też wezmę ten worek tam. Spadł tą kurtkę jej do tego. Którą kurtkę? Na tym, co weź zobacz, czy w kieszeniach nic nie ma. Jak ci idzie, Weronika? Ubierasz się już? Szybko, szybki bil. Taki czysty jak był. Tak, bo żeś się pewnie nie wytarła. O, tu idę. No, jak nie miała, to nie. Raz ciebie to czeka, Grzesiek. Dobra. I od razu wyjdź mi ogolony. Tam masz maszynkę, wszystko to się no, pójdź się ogolenie, jak wykąpię się, nie? No, no albo na odwrót, najpierw się nie. Ogolić, a później się wykąpać. Nie, bo jak się wykąpiesz, to włosy będą miękkie, czaisz. No. Masz tam dwie albo trzy maszynki, to ci starczy. Masz mi wyjść. Nie, jak to stanie, tylko grube jest. Dasz radę. Kurwa. Nie mamy większych niestety. No, brakuje szalic. Ja już. Co? Szalic tego. Kurde. Pokaż ręce. No, że... Ja nie mam do niej kucy. Może ona założy tą niebieską. No. A on to biegło tego. Czekaj, dajcie mi o tym górę. Masz. Tam się przybyło. Wszystko z tego dowolę. I zawiąż. Weronika. Przymierz tą kurtkę, bo to jest niby trochę męskawa, ale ciepła, bo ja ci zapomniałem kurtki kupić. No tak, tylko ja sobie muszę tą mapaszkę wyrzucać. Nie, nie, tą mapaszkę wyrzucaj. Nie. Ja ci dam. Gdzie masz tą kurtkę? Tu. Na razie możesz mieć tak. Okej. Bo niestety nie kupiłem. No, można spokojnie. A jutro ci kupię, to oddasz ją temu, Grześkowi. Ona jest dwustronna? Okay. Tak. Aha. No to może czarną załóż bardziej. No, dobra. Czarne lepsze. Bardziej mnie wyszczupli. Nie, ona jest tylko czarna. No, właśnie widzę, bo metka jest po niebieskiej stronie. Nie. A wygląda normalnie teraz, co? Nie. Chyba nie zarobicie dzisiaj. Co? Nie zarobicie pod kościołem. Gdzie koszta to umyci pod kościołem? Umyci to nie wyglądacie tak źle. No dobrze. No właśnie, no to chodzi. Normalnie. No. Ta kurtka, dobrze patrzy. Ale ta kurtka nie wygląda aż tak męsko. No dokładnie. Ona jest chyba unisex, wiesz? I damska, i męska. Są nieraz takie produkty. Jeżeli chodzi o kurtki, o bluzy. No, jest okej. No tak byś mógł puścić raz, nie ma co? Jakby tak. Może jeszcze ze dwa razy. Żeby lepiej wiesz. A mówiłeś Bodziowi? Co? O tym? O czym? Może coś na tym nie. Powiedz mu lepiej. Chyba, że się wyprowadzi. Co ty myślisz?
Co? To on? No, to przecież zrobić zejdzie. No. Ale po świętach dopiero. Pewnie. Ale musimy zrobić 22. Na święta. Jak będą normalni, no to co? Ile pytań będzie Dawid? No. Ale 100 tysięcy. Będziesz rozmawiał z głośniczkiem. Kiedy? 22. Robimy live'a na żywo. Weronika, niedziela wygląda. Do kościoła teraz możesz iść, ale pomodlić, a nie pożegrać. Nie, dobrze wyglądasz, no. Miałeś podarek czarne spodnie, wodki, to jest to, nie? Jeśli to jest gorszy, to tym bardziej. Teraz ty wejdź i powiedz, chcesz gąbkę? Nie. No mówi, że wyglądasz jak babo chłop. Ma. Odrosną, już rosną powoli, nie jest źle. Patrz, Weronika, patrz. Czy ktoś chyba zostawi? No. Co to jest? To jest za szerokie. Grzesiek ci kupił, dał mi przed chwilą. Jasne. Daj Weronice. Proszę cię. Ja. To nie uwierzysz. Dawaj tu. Weronika. Nie dotyka tego. Tak. A. No. A jak trzeba coś zwadzić, no co chcesz? Pamiętaj, Berta, że wszystko w tym mieszkaniu jest do twojego użytku. No jasne. Patrzcie, widzowie, co znaleźliśmy w szafie w wynajętym mieszkaniu. Okej, okay, nie? No, to masz herbatę. Nie wiem, no, tam się będzie teraz chyba pewnie modlił. A bym poszedł do kościoła, to już zostaje łazienka. To co? No, bym poszedł do kościoła, to już zostaje łazienka do pomodlenia. No, no, śmieję się teraz. Hopie. Dotknięto, śliskie. Co ty pierdolisz? Ty jesteś pejwany, ja ci już rękę nie podam. A i lewo. A tam jedno jest zapakowane, nowe. Nie wprawdy. Shitless. Siadaj i wypij herbatę. No nie zamyłam ani kawę rano wypić, ani herbatę. Masz herbatę. Musisz perukę ci nie załatwić, co? Ale by się przydało. Coś tam przewrócił? Co? I zobacz, co on tam robi, się chyba przewrócił. Dlaczego? Ja jestem kobietą, muszę nabrać mi raz. Nie, no ja tam na niego nie będę. Wiesz? Grzesiek! Żyjesz? Żyjesz? Nic, dobra, myjesz. Myjesz? Tak, Weronika. Ten, słyszysz, jak będzie kończył, to powiedz mu, żeby był mu ten prysznic. Mówię, mi się nie chce tego mówić. No, i co? Popukałeś serę, jak wiesz, chodziłeś? Żeby sefy nie zostawić. Wygląda jak kopie rosnąca trawa. Aj, Boże. Ale dobrze, no co? Boże, że odrastają, to jest najważniejsze. Macie gdzieś takie? Sodziłem. A, sudziłeś, okej. Okay. 5. A gdzie macie kosz? Posodził ci 8. Fajnie ciepło tu, co? Widzisz, jak ci Grzesiek wyremontuje tamtą chopę, też będziesz miała. Ja pisałem z tym gościem, to tam jest koza. No właśnie, gdzieś w komórce. I tam właśnie, ja się właśnie zastanawiałam. Tam się kozą pali? No. Tak. Mnie się też tak wczoraj wydawało. No, kupię nam jak trzy palce. Mówię, że masz nogę jak trzy palce. No, grudne powoli. Witaminy biorę je normalnie, także jest ok. Co chwilę co wyglądało. Grudne, chyba z kości nożni. No dużo nie wyglądał gorzej. Nie wiadomo, czy nie będziesz wyglądała gorzej.
Co dzieje się tam herbatymi? Nie mieszałem. No i mogłeś wyciągnąć, bo teraz to i tak będzie gorzko. A ty wiesz, gdzie jesteś? Wiem, gdzie tak? Jestem. Tak, blisko stanu. No, ty. Tam są stawiki, a wyjdziecie w tamtą stronę. A to macie kawałek. Tramwajem podjedziecie pod same te, albo przez Kaufland i też... No, najprędzej przez Kaufland, no bo i też jesteście. No. Dacie radę? Jak to może Grzesiek od razu iść pod Kaufland? Ja, tak. Gdzie już rezygnował z Kaufland? Będę mówił to samo, ale jak przyjdziecie i te wszystkie rzeczy, na których byłaś, do Wora i do jeziora. Jak? Do Wora i do jeziora. Te wszystkie rzeczy, w których byłaś i są tam na elektrowni, nie? To masz je wyrzucić. Ale ja nie byłam w ani jednej z tych rzeczach. Wszystko jest popakowane, to nie zostało. W tych, z których byłaś. To wynajmiemy te tutaj jeszcze maszynę 21. No nie, to nie byłam, żeby się wykąpali i stąd od razu poszli. Nie, żeby stąd się tam i znowu do ciebie, bo to by gówno nie sens. A tam trzeba będzie kłódkę kupić nową, bo nie skupili, bo na ten jeden dzień trzeba to zamknąć przez cały. Ja nie wiem właśnie, gdzie jest ta kłódka była pod tym, pod stolikiem zawieszona. Grzesiek ją gdzieś wziął. 21 się przyjdziemy tu jeszcze raz wykąpiecie, bo 22 idziecie do kolegi na streama. No. To mówiłeś. Co ten klanko na głowie się otwiera okno, nie? Sierpki jest. Jeszcze chyba te stare okno. No to są stare, no bo to są te. Bo to nawet już było uchylne, klamka była tak do góry. Widzowie, jak... Ale przybliż na jej twarz. No i na twarz. Co? Nie pokaż. Widzowie, jakby nie było w tym filmiku zakończenia pozdrowienia z subami w ogóle. To bo ja mam tak, że do 30 albo 32 minut i później się przełącza na drugi filmik po prostu. Nie wiem dlaczego, pamięć czy coś. I robią się dwa... O 5 jeszcze do 32. A, może zrobimy stopa i ten, jak Grześ ubiedzie. Może masz ten, tak w telefonie ustawiony. No ale mówię, gdyby się wyłączyło, to pozdrawiamy zawczasu. Zostawcie suba, łapkę i w ogóle. Ale nadal nagrywamy, tylko mówię. A po co się Weronika kąpałaś w sumie, jak mogłaś tutaj wejść? Co? Ja bym cię włączył dwa wirowania i... No, byłoby w sumie szybciej i cieplej. No może bym się jakoś zmieściła. Fajne są te pani, które pomogły. Co, poradziłabyś sobie w takim domu? Tak? Spokojnie, ja nieraz mieszkałam sama. No, ale... Wiesz... Ale czy byś doprowadziła do porządku właśnie. I... Bo teraz wygląda tak, a jakbym przyszedł tutaj za miesiąc, to nie wiadomo, jak by było. Nie, no co z tym, że byłaby podłoga myta, zamiatana, cała z tym... Nie ma takiego, żeby było, wiesz, gdziekolwiek szybne. Tylko jak się nie ma dostępu do bieżącej ciepłej wody, to jest ciężko. Na razie będziesz mieszkała z Grześkiem, a jak Łukasz wyjdzie, będziecie chcieli mieszkać razem, to Grześka będzie trzeba znaleźć mu co innego. To nie będziecie żyli w trójkącie za życie. No, to się nie da. A po drugie, Grzesiek jest teraz tylko taki peskaty, jak widzi Łukasz, to już nie będzie taki. No dokładnie, wczoraj się przekonałem, że zaczął gadać bez sensu, że nie ma pleca. Ale co ma pierwszy nie wytraka, tego to ja nie wiem. Łukasz mu nie zrobił, on powiedział, że Łukasz mi coś mu tam, ja tam nie wiem. Czytaj się, Łukasza, czy to prawda, jak pójdziesz do niedziela na widzenie, że ktoś się powiedział, że jest pedofilem. Kurwa zabija, jak wyjdzie. No. Pójdzie na kolejny ten. Co ty tam, chłopie? Zimno. Ten jaki przeżoczysty, ty. Ja. To masz, chłopie, ten. Co mam? Piankę w uchu. Jeszcze? Czemu się nie ogoliłeś? Bo nie idzie tą maszynką się ogolić, bo ja trójką się golę. Dobra, daj mu tę maszynkę, on się ogoli w tym. Na elektrowni, masz się ogolić. Gdzie? No na elektrowni. Tam, gdzie mieszkamy? No a gdzie? No. Masz lustro i ten, ale masz się ogolić tam dzisiaj. Tam, radę, co? Na pewno? Tak. Tak? Nie wiem, jak co mam ułożyć teraz.
Ja mu tych spodni na pewno nie dałem. Nie dałbym mu tak fajnych spodni. Nie wiem, skąd mówię. Od te pewnie tam, od te. Zimno ci? No. Czy ciepło? Zimno mi. Okno zaklęte. O kurwa. Pewnie dlatego, że okno otwarte na rozcież. Kurwa, wiesz. O kurwa, z tymi szmatami, jak ja nie lubię zimy, czy muszę przybierać? Wejść na czuchu. Jak ja kurwa nie lubię zimy, muszę się przebrać 20 razy. Wiesz, że nadal masz tą piankę buchu? Dobra, zostaw już tą piankę, ona zaraz ten, to jest pianka. Ona sobie zniknie sama. Ja mi by przeskazałbym, nie słyszał. A bluza w sam raz na niego. Co nie? Co ma taką fajną bluzę? Kaptur se zarzuć najpierw. Mówię, kaptur se zarzuć, żeby ci w głowie nie było zimno. Chłopie, jak on jest biały jak ten, nawet oczy są czarniejsze od skóry. Kurwa, no nie ogólniam się. Czujesz się lepiej? No kurwa ma. Tak świeżo, co? Kurwa mać. Jak ci śmierdzi ta rzecz? Kurwa. Co, co dzi? Ja pierdolę, wiesz, pan nie. Nie. Kurwa. Nie. Zapomnij. Spakowałeś te rzeczy brudne? Zaraz spakuję. Opukaj jeszcze ten brodzik. Opukałeś go? Tak, tak. O, lepiej. Kurwa. Co to dla mnie? Nawet tu się ubrudziłeś pianką, chłopie. Nie, to jest tam. Pianka. Pianka, pianka. Macie żony jakieś ten mocniejsze i dorobić do elektroniki? No tutaj raczej coś tutaj poszło. Worek na śmieci. Coś widziałem tutaj elektroniki. Ja po co ten kuczek tutaj? Dobra, tu mam taką. Gdzieś się spokój powie. Powiem, że to jest zapięte, kurwa, co to jest. Zapięte. Ośledzony? O, pukałeś tą kabinę prysznicową. Ja ona mówi, że opukała. Ja opukałam, ale czy miałam być drzeć? Kurwa, a ty znaś się dotyka. Czego się drzesz? No, bardzo głupi. Bo się nie drze, bo ty. Że się nie drzyj się. Kurwa, bo będzie mi dyskutowała, co ja mam robić. Pan ma 5 lat. Weź się te wodki wszystkie tam i żeby to było na jednej kupie. I nic nie zostawi. Poczekaj jeszcze, niech się napije tej kawy. Ja wiem, tylko mi się coś chłodno zrobiło. Wysmakowała ci ta herbata? Co? Cześć, że jutro tylko jeszcze i pojedziemy. Ja jestem chłopie, jakbym to pierwszy raz pracował w tym. Tylko tukę chyba tam. No jeszcze to, że to wyrobi wszystko, nie? No. O kurwa. Kontówkę trzeba znaleźć. Tam guziki też są. No. O kurwa, ale zmarłem to. No nie. Kurwa, pan już zrobiłem. Ściągnij ten tatum na razie. Trochę za długie, chyba wezmę tam te włoże. Tam, no zapomnij, już nie ma. Lepszy już... A co ty gadasz? Mocno se ściśnij szurówki i tyle. No tak, mocno, kurwa. Jak nie, to ci dam trochę waty do przodu. O, to są dobre na zimę, bo ci śnieg nie będzie wpadał. O. Jak to się mówi? Duży but, duży korniszon. Weronika przed chwilą była w kilku, mówi, że nie taki duży. Zjechany jest, kurwa, no. Nie klinij, chłopie. Jak to tu, kurwa, zjebane jest? Pomóż mu. No trzeba założyć po prostu na to i tyle. Nie, bo tutaj się nie da, wiesz? Tutaj jest to, żeby urwane, nie da się nauczyć.
Oj tam kurwa. Grzesiek. Co? Pa. Co? Patrz. No co mam patrzeć, gdzie mam patrzeć? Kuźwa, nie pasują mi to, kurde, za Chiny gotowe. Ej tam. Nie pasuje mi to. Ty buciory, będę klepał, a nie uraził. To mam jeszcze mniejsze na górze, ale to nie są takie duże. No to właśnie te mniejsze by były lepsze. Ale nie są takie wysokie. No to co? No dobra. Ale co on ma ludzi? No co? Otwarty jest strych. Już nie są duże za duże. Ile są za duże? Są. Mam małą nogę. No ale fajne są za kostkę zimowe. Ja butów zimowych nie mam. No już zimno w tych gadidaskach, to nie słucha. No zimno. No właśnie. A kupisz mi te? Kurwa. Jak zarobię, to ci kupię. Stanie, przejdźcie. Nie, będę klepał, że przewrócę mi. Normalnie idziesz. Tak, normalnie idę. Wygląda mnie jak pajac, kurwa. Pójdziesz? Chcę je zwarty, ja położę przy samym tym. Takie, tak, zawsze. Jak będziemy wychodzić, to mu damy. Dojdzie, nie? Tak, dojdę, będę złapał. Jeszcze ale to... co, no i co z tego, żebyś złapał? Ktoś patrzy na ciebie, czy co? Nie daj się kawy. Tu masz. A jest, dziękuję. Czekaj, bo ja zapalniczkę zostawię na tych spodniach. Kurwa. Ty już tam ręki nie wsadzaj. Muszę. Jest tu zapalniczka. Ale ona nie działa. Dobra, to ja mu dam. Krwa. No nie ma jej. Kurwa mać. Jest. Ale niegrzeczna. Schowałaś. Co to Weronika taka smutna? Co? Co taka smutna? Nie, nie. Ty musisz być na ten mróz? Co? Chcesz jeszcze raz? Dwa dzięki. Nie. Grzesiek, słyszałeś jak się śmialiśmy? Co? Słyszałeś jak się śmialiśmy, jak byłeś w piblu? Bo Weronika wyszła od ciebie i mówi... Mama taką. Ja nie w porównaniu do ciebie lepszą. Tak, lepszą. Co ja mogę wiedzieć? Nie zgasiłaś? Nie próbowałem cię. Grzesiek. Doła. Chodź ci pokażę coś, Grzesiek. Taka okulę, lob mi się rusza. Napij się i chodź, pokażę ci coś. Lob mi się rusza. Do pokoju chodź, pokażę ci coś. Na kurka jest zajebista, bo zobacz, będę sobie tu do końca i ma się krótko. I tam się... A, tego... Przynajmniej będę czysto wyglądał. Co? Świeczki wziąć? A. Rozpól polszczur. Świetnie. A i chcesz to weź? Bo tam nie macie. Nie mamy. Nie no, jeśli idzie koło niego, to... Mam ci rzeczy czampą. Co? Ani gówno. Nic, mówię, że się domyłeś. Gdzie to do kieszeni zasłowaj. Nie, bo szło. Co, kradniesz? Co? Co ty kradniesz? On mi dał. Co? On mi dał. Jarek. Ja takie rzeczy nie robię. Robię pomieszkania, to nie wolno takich rzeczy robić. Nauczyłem się. A jednak schowałeś. Co? Co schowałem? No, te świeczki. Nie mamy. Nie można, ale co ona tam jeszcze robi? Aha. Co robi? Kubkę? No, dobrze, że nie nagrałem. Ta w ogóle jak straty. Głowa pod całą podłogą. Grzesiek. A, bo ty pójdziemy sobie koło komisariatu jedynki. Tu i tam prosto, wiesz? No, ma nawet kiedy. Tak się śmiałaś sobie, chłopie. Mówi, że nie wyobrażę sobie tego z tobą. Tylko tyknie, to jej kurwa głowę wbije. Ale to mu lepiej raz na te was.
Równomiernie, nie? Nie? Tylko za kola ci wyjebało teraz. Tu, nie? Nie, tu. Tu po bokach mam za kola już. O kurwa, nie miałem takich. Miałem takie tutaj fajnie, mi się włosy kręciły do góry tutaj. Miałem kręcić. A tak miałeś 20 lat, a nie 60. No właśnie. No 60 jeszcze nie mam, 58 skończone. 59 dopiero będę miał w marcu. 59 lat, przejdź? Jak będę wyglądał, gdybym miał tyle lat. To co będziesz? Jak będę wyglądał. Tak on? Tak. To nie inaczej. Nie, ja się ogolę, to ludzie do mnie mówią, jak jestem czysto ogolony, nie? To jest 10 lat młodszy ode mnie, że jestem. Że młodo wyglądam. A co ty te paluchy do buzi wsadzasz? Co on robi? Drapę cię, bo mi ta spędzi, no tak widocznie. Co? Rynka, rynka. No, co ty chcesz do mnie? Dobra, ja nie wiem, o co ci chodzi. Wybijasz tą herbatę? Tak. A ty Maciek? Co? Wypijesz tą herbatę? Kurde, tak. Dobra, się to ja wcześniej piję, popij. Popij mi. Na pewno mówię. Nie wiem. Zepsułeś mi dzień, popij. Teraz to przypomniałem. Zepsułeś mi kurwa dzień. A jeszcze wiesz, nie wiadomo czy... Tam to robię. No elegancko. Idziemy? Co się tak ciągnie, co? Chcesz mazać? Nie, to chcę zapalić. Palić. Nic większego. Najgorszy nawyk to jest papierosy, nie piwo, nie wódka. Wszyscy zawsze mówią... Peryka, ty gdzie masz tego papierosa? Wszyscy zawsze dają komentarze, że Welka pali, ale widzę, że ty palasz. Przed chwilą znalazłem Weronice papierosa całego, ale wypaliła. Całego? Ło, czekaj, czekaj, zobaczy. Będzie, ja wypalę, a Grzesiek nie. No, no dobra, dajże mi w maśku. Zostawię. Jak na ci... Kurde, nie ma papierosu. Jutro da. Wiesz co to jest? Wiesz co to jest za papieros? Marlboro Gold. No co chyba, nie? One są teraz chyba po 17 albo 18. No, pokaż. Co do rączki, co do buzi. Grzesiek, ale po pierwsze... Kurde, nie wiem co miałem mówić. No. Jestem ubezpieczony. Ja też tak robię zawsze. Ubezpieczone. Jak mnie zapalniczka, to zapałki zawsze przy sobie. Na razie było. Ale są teraz chyba po 17 albo 18 zł, nie Marlboro? Co? Marlboro. 18,50. Kurde, nogi. 2 lata temu był Marlboro, to nie, 2 lata temu był po prostu 16,50 zł. Nie pamiętam się. Rozumiesz, takie Marlboro, tak zagraniczny papier. Gdzieś dzisiaj pod kościół? W Pemeksie, ale o 18 nie chcę. A nie wygląda życie jak bezdomny to? O 13 mi się nie chce. Mówimy, że nie wyglądasz jak bezdomny, to nic nie zarobisz. No zarobię. Mnie tam ludzie znają. Ksiądz mnie zna, już mi dyszkę da. Ksiądz? Tylko dyszkę? Pazerny. Tamten pojechał do Krakowa. A ile byś chciał studa? To weź se ten tacę. Tak, daję tam jeden taki. Kto? Weź se tacę i przejdź se na... W Krakowie jest teraz. Przejdź se na Okłowski z tacą i... O kurde, będzie miał. O, ja ci, ludzie w kopertach dają. No. Fajnie, co tak chodzi do kościoła z przyzwyczajenia? No. Nie. No ja tam kurwa nie chodziłem kiedyś tak, o nie. Ja wodkiem bym to babcia mnie zawsze goniła. O. Kurwa Czesiek, no co nie na filmiku. Ty nie fiaga popuściła. Fieranka popuściła. Grzesiek. Ale dziudo są jednak te włosy, nie zmartwiła się. Patrz się na siebie. Rośnie trawka, co? Trawka.
Źle posadzona, bo w każdą inną stronę. Mam tu źle posadzoną, bo to jest... Dobra, widzowie, my kończymy na dzisiaj. Już trzeba wychodzić. Zostawcie łapeczkę, subeczkę, dzwoneczek. To jutro do następnego razu. Jakie macie te palce w ogóle, słyszałeś to? Słyszałeś to?